Samolot jest spóźniony. Wszystkie moje plany, wiecie, szlak trafił. Moja kochana koleżanka poszła do pracy. Będę pamiętać te zapiekanki do końca życia po prostu. Ale Anglicy jedzą zupełnie inaczej. Chyba nigdy jeszcze tak się nie cieszyłam właśnie. Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pcham do przodu. Fa? Pcham? Pcham do przodu. Pcham do przodu. No witam. Dzisiaj witam z lotniska, słuchajcie. Muszę wam powiedzieć, że nie wiem, czy należycie do tych osób, które zawsze przyjeżdżają przed czasem, na czas, czy te osoby, które się spóźniają, albo w ostatniej chwili. Bo ja należę do tych, co zawsze w ostatniej chwili i muszę powiedzieć, że kurczę, no taka spinka była rano, że szkoda gadać. No ale jestem, przyjechałam na czas, tak więc wszystko powinno być dobrze. Ale jaja, słuchajcie, okazuje się, że wcale niepotrzebnie takie napięcie było rano, bo samolot jest spóźniony. No już żeśmy prawie mieli wchodzić do tego samolotu i nie wiem, czy tam jakieś techniczne sprawy, czy coś, nie wiem, ale kazali nam się zawrócić z powrotem, żeśmy tutaj weszli tu na terminal i no i czekamy. I tak właściwie nie mamy za bardzo informacji, co się będzie działo. No to niestety, jeszcze nadal na lotnisku, słuchajcie, tu już się zdążyłam zaprzyjaźnić z koleżanką Weroniką, ale nie jest tak źle, bo będą nas karmić. Tak, która jest godzina w ogóle teraz już? 2:40, tak, więc lot miał być o 10:00, jest 2:40, a podobno mamy wylecieć o 18:00. Zobaczymy. Dają butelkę wody i rogalik, no to szału nie ma, słuchaj. Nie, no naprawdę. No myślałam, że trochę lepiej. No ja wiem, że tanie linie lotnicze, ale też nie przesadzajmy. Tak więc proszę bardzo, dostałam wodę i rogalik i taki voucher na ciepły posiłek jakiś. Jeszcze nie wiem, gdzie mam go odebrać, czy to tutaj w tym barze. Chyba nie, bo tutaj nikogo nie ma. No, pewnie się zaraz dowiemy. No ale tak czy inaczej, no dobrze, że chociaż coś dają, nie? To tak w skrócie muszę powiedzieć, że spędziłam 3 godziny na telefonie, bo po prostu wszystkie moje plany, wiecie, szlak trafił. Mam tam, jakby wiecie, no miałam jakiś plan, gdzie pojadę najpierw, kogo spotkam. W ogóle długo mam listę ludzi, których chciałabym zobaczyć i takich swoich starych znajomych i rodzinę mam i nowych znajomych. No cóż, no, życie po prostu. Przepraszam, ja z tym voucherem tam mogę wyjść po te zapiekanki. To gdzie nam dadzą te zapiekanki? O, tam. Gdzie? O, tu pani wejdzie. A, tutaj. A, dobrze. Machnie pani, że ma pani paszport. Dobra, dzięki. Ale tu się nie otwiera ta bramka. Musi pani paszport pokazać. Dobra, dzięki, nie ma problemu. O, jaka kolejka teraz jest. Już taka aż zawinięta. Tutaj mam do wyboru albo hot dog, albo zapiekanka i butelka wody. Tak, ketchup bardzo proszę, tradycyjnie. Dziękuję pięknie. Pięknie pani dziękuję. No to mam długo wyczekaną, o idę, tędy pójdę, długo wyczekaną zapiekankę. No, bardzo dobra zapiekanka, muszę wam powiedzieć, no, bez pozorom. Będę pamiętać do końca życia, na pewno.
No to jak to mówią, kto pyta, nie błądzi. Staliśmy tutaj w tej kolejce, wiecie, i tak rozmawiamy właśnie, co zrobić, bo po pierwsze do końca nie wiemy, czy na pewno wylecimy i o której. Dostaliśmy informację o 18, ale też dostałam drugiego SMS-a, że o 19. No i oczywiście szlak trafił mój bilet, który miałam na autobus z lotniska do Londynu. No i zaczęłam sprawdzać, co dalej. W ogóle ogarnęłam, wiecie, zadzwoniłam do takiej mojej koleżanki, która po prostu łaskawie zaoferowała mi nocleg, co jakby ja planowałam ją w zupełnie innym miejscu spotkać i kiedy indziej, dlatego że ona przez weekend jest na południu Anglii, a w ciągu tygodnia pracuje. No i sobie myślę, kurczę, gdzie ona tam pracowała? Musiałam sobie przypomnieć. I sobie, to gdzieś było koło Londynu, bo pamiętam, kiedyś mi mówiła, że jakbym potrzebowała nocleg na przykład przed czy po właśnie, jak się leci nie samolotem, te noclegi nie raz, wiecie, samolot jest gdzieś tam o 4 rano. I ona mi właśnie mówiła, wiesz, pamiętaj, jakby coś, to możesz u mnie przenocować. I tak sobie przypomniałam i zadzwoniłam do niej i wiecie, kurczę, super, bo właśnie jest. I oczywiście zaproponowała, że mogę przyjechać, obojętnie o której godzinie i tak dalej. No to fajnie. Posprawdzałam sobie połączenia. Ale problem polega na tym, że zanim my, na przykład załóżmy, że o 7 będzie ten samolot, zanim my tam wylądujemy, to już praktycznie nie ma żadnych pociągów i autobusów. Jakieś tam połączenie mi się pokazało, że wiecie, jak ja gdzieś powiedzmy o 23 czy coś koło tego wsiądę, to będę miała, dojadę o 5 rano, gdzie normalnie tam 2 godziny się jedzie, nie? No, ale gadając tutaj właśnie z ludźmi tutaj w kolejce, to wyobraźcie sobie, że jeden pan, który też był w podobnej sytuacji, no stwierdził, że on musi dojechać i on po prostu wynajął samochód i my tak gadu-gadu razem tam z dziewczynami, żeśmy pogadały, że się dołączymy, dołożymy mu oczywiście do tego wynajmu i po prostu on nas podwiezie, nie? No uwaga, jest małe poruszenie, bo przyjechał mechanik po 5 godzinach, czy 6 nawet, nie? 16 jest. Tak więc, tak, 16:20, tak więc po 6 godzinach ja idę zobaczyć tam. A więc będą coś tam naprawiać chyba, tak? Będą naprawiać? Co? Oni nie widzą. Ale tu nie widać z tej strony. No nic. A, z tamtej strony. No ale coś tam się dzieje. O, ci też wyglądają na jakichś takich, co coś tu będą robić może. Albo debatować, co z tym zrobić. No tutaj jest ten nasz samolot, który sobie po prostu stoi. Nie wiem, może coś tam robią, no ale trudno powiedzieć. Informacja o prawach pasażera. Dostałyśmy takie kartki, wszyscy pasażerowie dostali i tutaj jest ta informacja o odszkodowaniu, o czym tam jeszcze, prawo do zwrotu kosztów. No, nie wiem, zobaczymy. No, może nawet nam sypną jakąś kasą. Tutaj jest napisane 250 euro. Nawet będę się cieszyć, jak mi ten lot tak faktycznie, wiecie, wyskoczył. Niespodziewanie 250 euro dostanę za posiedzenie sobie na lotnisku przez jeden dzień. No, tak najgorzej to mają te rodziny z dziećmi, ludzie podróżujący z małymi dziećmi, bo przecież te dzieciaczki, no to wiadomo, że normalnie to się niecierpliwą. A po prostu przy, no, tak długo czekać, nie? I tak powiem wam szczerze, że jest w miarę spokój. Generalnie rzecz biorąc. Dostałam od koleżanki kisiel i słuchajcie, poprosiłam o wodę gorącą. I wiecie co, taki patent, tak sobie teraz myślę, jakby ktoś chciał zaoszczędzić pieniądze. Bo wiecie, ja to z tych takich oszczędzających, nie? I taki, wiecie, jakaś herbata tu czy kawa, to kosztuje 18 zł. No oni tutaj dają nam tą wodę, na ile też ich wody możesz pić, nie? Tak więc popatrzcie, jakby tak mieć ze sobą po prostu kilka torebek herbaty i poprosisz o gorącą wodę, bo wodę to generalnie raczej dają, bo nawet dzieci tam trzeba karmić czy coś, to jak poprosisz wodę, kiedyś ja pamiętam, tam trzeba było tą gorącą wodę, nie ma problemu. Kisiel żurawinowy. Powiem wam właśnie, że tak w chwilach kryzysu to ludzie tacy są dla siebie bardziej życzliwi, nie? Znaczy, nie powiem, wiecie, Weronika, po prostu z początku żeśmy się jakoś zgadały i fajnie się nam rozmawia, ale tak widzę, innych pasażerów obserwuję i naprawdę ludzie się tam już zaczynają częstować różnymi rzeczami, co tam mają i no. No ja tu proszę bardzo, kisiel. Nie pamiętam, kiedy kisiel jadłam.
gorący. No, prawda. Tak długo tutaj siedzimy, po prostu, że dostaliśmy kolejne vouchery. Naprawdę. Tak więc taka dieta zapiekankowa. Dziękuję ślicznie, dziękuję. A, no i będę pamiętać te zapiekanki do końca życia po prostu. No powiem wam, że ludziom puszczają nerwy, tak nie za bardzo chcę tutaj, wiecie, jakoś tam nagrywać, ale no się ludzie buntują tutaj, komentują, nie, bo tam już jakby wezwali do tego, że będziemy wsiadać, a dalej już godzina kolejna minęła i po prostu nie wsiadamy i wszyscy są już tacy poddenerwowani, nie? Będą mieli do tego. Uwaga, prawo. Mamy boarding, tak więc wow, jednak polecimy dzisiaj. A chyba nawet przed zachodem słońca. A no to uwaga, idziemy. Więc chyba się uda. Samolocik sobie stoi. Załoga się szykuje. No, fajna przygoda, nie? Ludzi fajnych poznałam. No ja jestem w tej takiej komfortowej sytuacji, wiecie, że mi aż to tak nie przeszkodziło. No inne osoby, nie? Nie były tak, wiecie, no ludzie muszą do pracy. Dziewczyna, z którą ja rozmawiałam, to ona, wiecie, miała samolot gdzieś indziej. No i oczywiście ten samolot, no wiecie, no poszedł się, nie? Ona na pewno dostanie jakieś tam odszkodowanie czy zwrot, no ale wiecie. No i wszystko w banie trafił, nie? Ja się zastanawiała właśnie, czy zrezygnować w ogóle i wracać, czy warto. Kolejne bilety, które musi kupić, to są za kilkaset złotych, tak? Przedtem kupiła bilety w dwie strony, wszystkie bilety za 600 zł. Natomiast teraz jeden ten bilet, który jej przyleciał, by musiała zapłacić 900 zł. Tak więc pytanie jest, czy warto, nie? O, tutaj humory dopisują panom, to wszystko będzie dobrze. Idziemy. Zmarzłam, normalnie musiałam się poubierać. Tutaj teraz pilot nam tłumaczy, w czym był problem i mówi, że problem polegał na tym, że to był jakiś mały techniczny problem, ale z tego względu, że teraz Anglia wyszła z Unii Europejskiej, to nie mógł być to mechanik tutaj lokalny, tylko oni musieli ściągnąć mechanika z Anglii. To wszystko jakieś chore, nie rozumiem. Tak więc dlatego my żeśmy czekali tak długo, żeby mechanik ten angielski przyjechał i to naprawił jakąś małą pierdołę. Zmęczona, ale szczęśliwa. Chyba nigdy jeszcze tak się nie cieszyłam właśnie z tego, że leciałam, z tego, że żeśmy polecieli, że żeśmy wylądowali. Bardzo łagodny lot, dobre lądowanie. Tak więc witam w Londynie.
przy odprawie paszportowej dobrze zwrócić uwagę, czy macie ten znaczek. Nasze wszystkie paszporty mają ten znaczek. To znaczy, że możemy iść do takich automatycznych bramek. Tak więc trzeba szukać takiego oznakowania. Tam nie będę do góry pokazywać, ale po prostu tutaj są takie znaczki. Poczekajcie, bo pokażę. O, widzicie? Które pokazują, w którą stronę trzeba iść, żeby właśnie odprawić się automatycznie. To jest po prostu dużo szybciej. Tam sobie idzie. Tam po prostu trzeba wsunąć paszport tą stroną ze zdjęciem do takiego czytnika, gdzie zeskanuje, a potem poczekać chwilę, bo robi tam skan twarzy, tak? Robi zdjęcie, sprawdza, czy wszystko się zgadza i otwiera się brameczka i heja. No, ale się cieszę. A musimy znaleźć, gdzie trzeba odebrać samochód. Gdzie my jesteśmy? A gdzie to jest airport? Wiesz co, a możesz kliknąć, żeby tam jakby dojechać czy dojść? O, to jest naprawdę olbrzymie lotnisko, słuchajcie. I no, można się pogubić, no, tyle wam powiem. A więc żeśmy się wrócili tutaj na information desk, gdzie nam po prostu panie powiedzą, pan... Okej, thank you. Dobra, okay, musimy być bardziej, choć tędy. To musimy być bardziej ostrożni, bo już byliśmy tam, wróciliśmy się i znowu musimy to tam. Musimy autobusem jechać. A autobusem musimy jechać. Tak. A, bo widzisz, tam jest exit. Tu dalej. O, matko, i cór. Dobra. O, tutaj faktycznie jest napisane. Car Rental Village Bus. Car Rental Village Bus, widzisz? Yes. No, dobra, czyli nie tym wyjściem, żeśmy wyszli. No to tak jest. I jak teraz to w Bristolu to jest wszystko małe. Car Rental Village, tutaj jest znak na prawo. Więc musimy iść po znaki. Car Rental Village, to tu jest ten autobus. O, i tu musimy czekać, widzisz? No to to. O. Dobra. O. O, pani no też żeśmy, my też żeśmy w prawo, w lewo. Tak, po tak. Auto. No. No spoko. No jest napisane, człowiek nie czyta, myśli, że wie lepiej niż napisy. My też. Żeśmy zwiedzili całe lotnisko. Witamy w Anglii, słuchajcie, tutaj wszędzie są zawsze napisy Q. A ten napis tutaj, no znaczy kolejka. Ustawia się w kolejkę tutaj w tej stronie, a dzieci, jak mówiłeś, czytają. Kłekłe. Kłekłe. Więc nie robimy kłekłe, tylko robimy Q. Ustawiamy się w kolejce, bo jesteśmy w Anglii i to wszędzie trzeba się ustawiać w kolejkach. Nawet jak są tylko dwie osoby. Naprawdę, słuchajcie, faktycznie napisane było co 15 minut i jedzie. Nie wiem, czy 5 minut żeśmy czekali. I jest. Dobra, let's go. Go. Dobra. Yes. Biorę torby i heja, lecimy. O, pani z naszego samolotu tutaj, słuchajcie. Dobra, myślę, że możemy tam wsiąść bez problemu. Pięknie jesteśmy, tak więc tu zaraz wszystko ogarniemy. To nasz? Tak, wygląda na to, że chyba tak. Tak, to nasz. Pan podjechał, jeny, wszystko. A u nas kiedyś w Goleniowie wynajmowałam, to ci dają kluczyki i sam szukaj po parkingu, gdzie nie, to jest. Nie, w Szczecinie wynajmowałem samochód z dobrej firmy. Super. Okay, thank you so much. Thank you. Nie używałem nigdy tego, ale już mi się podoba. Emergency automatic. I to połączysz się swój telefon, już tak? Z tym już połączony jest? Tak. ZSW. Jeny. Finish. My to w naszym złomku to nie jesteśmy przyzwyczajeni, wiesz, do takich po prostu. Zakończ. Wow.
Przerwać konfigurację. Nie. Też się konfiguruje. Otwórz ustawienie. Może jeszcze trzeba poczekać. Coś jeszcze. Aha, coś auto Android. Tu... Już właśnie ZSW. O, coś się dzieje? Jest! Wow! Tak, teraz ja bym chciał swoje tutaj, swoje Google Maps wrzucić. No, chyba będzie... Masz, okay. No jest dom. Tu, twój. Ale ja muszę siebie wrzucić. No, mnie najpierw, no. Momencik, to najpierw zamkniemy. To wrócimy, szukaj. Szukaj. No i teraz wpisujemy. Ja podam mój adres, dobra. Tak, kod pocztowy najlepiej. Poczekaj, już ci podam, bo nie znam. Godzina drogi, słuchajcie, a tak to ja bym się turlała 4 godziny tak. Autobusami o tej porze. Ale to tym bardziej, że to jest po prostu po drodze, to także. Super, bardzo miło z twojej strony. No. Moja kochana koleżanka poszła do pracy i mówi: Sandra, słuchaj, weź sobie po prostu tutaj z kuchni, co tam potrzebujesz. Tak więc zaraz tutaj pomyszkujemy, co mamy, bo tutaj zostawiła mi jakieś tam, wiecie, pieczywo, jajka, coś tam. No, wiedziałam, że znajdę, tak właśnie miałam ochotę, słuchajcie. Nie może być angielskiego domu bez fasolki. Fasolka w sosie pomidorowym. Nie, żebym akurat robiła reklamę tego, chociaż muszę powiedzieć, że ta faktycznie jest bardzo dobra i też zawiera mniejszą ilość cukru. Tak więc polecam, jakby ktoś chciał. I słuchajcie, no ja po prostu sobie zjem z puszki i będę zadowolona. Ale Anglicy jedzą zupełnie inaczej. Oni, moi drodzy, taką fasolkę z puszki kładą na tosta. Po prostu w opiekaczu zrobią tosta i na tosta. I to się nazywa beans on toast. No my byśmy po prostu zjedli fasolkę i w ręku trzymali prawdopodobnie tosta. No oni tak śmiesznie. My nawet nie potrafimy tak jeść, to spada z tego tosta i w ogóle. No ale no, to tak w Anglii. Co kraj to obyczaj, jak to mówią. Taka fasolka z puszki jest jeszcze składnikiem innego dania narodowego. English breakfast. I ten English breakfast, czyli angielskie śniadanie, składa się z jajecznicy, tej właśnie fasolki, bekonu, tak boczku podpieczonego i takiej coś w rodzaju naszej kaszanki. Oni nazywają to black pudding. No i oczywiście do tego tosty. Wow, zobaczcie, co dostałam na obiad. Po prostu fish and chips, danie narodowe angielskie, rybka w panierce, fryteczki i koniecznie musi być groszek i to jest sos curry, tak? No, pięknie. Niam, niam. Kiedyś w Anglii mieszkaliśmy, tak więc no, muszę wam powiedzieć, że przyjazd tutaj to taka mieszanka różnych uczuć, bo są tutaj i te dobre wspomnienia, no i niestety mniej dobre. No ale postanowiłam przyjechać. Było trochę spraw do załatwienia, przyjaciół do odwiedzenia. Teraz się cieszę, bardzo się cieszę, że przyjechałam, choć muszę wam powiedzieć, że miałam takie wątpliwości, czy to dobry pomysł. O Boże, nie wiem czemu, ale ja cię proszę. Wiecie co? Piękne to jest uczucie, jak przyjeżdża się do znajomych, którzy nie tylko oddają ci swoje własne łóżko, ale też na półce, słuchajcie, jest moje zdjęcie. Zdjęcie ze mną, tak więc tak naprawdę to jest jeszcze jedne. To zdjęcie robiliśmy na pożegnanie. To było tuż przed naszym wyjazdem. Pożegnanie ze znajomymi. Wow, bardzo miło. A to ten obrazek tutaj, to myślę, że jest Tobi, narysowany przez ich córkę. A tutaj jest moja najwierniejsza fanka, prawda?
zawsze jak oni rodzinnie oglądają odcinki na YouTubie w niedzielę, to ona reaguje na mój głos. No pamięta, bo razem chodziłyśmy na spacery, jak jeszcze tutaj mieszkałam w Anglii. Tak więc znamy się, nie? Nie od dziś. Tak sobie pomyślałam, że będąc tutaj w Anglii, spróbuję pokazać Wam takie normalne życie. Może trochę zwiedzania też będzie, ale jakby chciałabym Wam pokazać choćby jakby wygląda zwykła ulica. Prawie wszędzie w Anglii jest bardzo niska zabudowa. Słuchajcie, domki są, jak widzicie tutaj, jednopiętrowe i takie właśnie jednopiętrowe domki po prostu przeważają w całej Anglii, nawet w Londynie. Tak więc fajnie tak jest, bo nie ma takiego poczucia, wiecie, takich tych blokowisk. Chociaż wprawdzie blokowiska też są, ale nie ma tego za dużo. Większość to jest po prostu właśnie takiej zabudowy domków. I te domki, które widzimy, to niekoniecznie zawsze są domki. Chodzi o to, że bo nam się dom zaraz kojarzy z tym, że trzeba być bardzo bogatym. To bardzo często jest podzielone na mieszkania. Czyli na dole ktoś im mieszka, prawda? Jest mieszkanie, na górze jest mieszkanie. Często nawet jak te domy, te kamienice, bo nie są to takie większe kamienice, są na tyle duże, to podzielone są na 4-6 mieszkań. W zależności od ulicy, od dzielnicy, te domki są takie mniej lub bardziej okazałe. Tu na przykład jest taka ulica dość fajnych domów, takiej powiedziałabym średniej klasy. Tak więc zdarzają się nieraz takie, które są lepiej. Tu widać, że są zadbane, wiecie, jakiś tam ogródek, proszę bardzo, fajna trawka, czyściutko, tam jakieś kwiaty, wiecie, rosną. No teraz jeszcze nie ma liści na drzewach, co nie widać tego, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że takie ogarnięte są te domki, prawda? To są naprawdę wszystko stare domy i to mi się bardzo w Anglii podoba, że wszystko jest po prostu stare, dbają o to i oni, wiecie, remontują w zależności też, wiadomo, ile kto ma po prostu funduszy, tak więc niektóre są zrobione lepiej, a inne, no, wymagają jeszcze trochę pracy. Zobaczcie, jakie tutaj mają piękne, ażurowe, takie właśnie stare jeszcze dekoracje metalowe. Pięknie to wygląda. I jeszcze jedna taka rzecz. Te płytki, to słuchajcie, są dzisiaj bezcenne. Tak więc te osoby, które mają, bo tutaj na przykład mają takie już wymienione na nowe gdzieś, znaczy no, już trochę stare, ale nowsze. Natomiast te są tak stare jak ten dom. I dzisiaj, w dzisiejszych czasach, posiadanie takich starych drzwi ze starym witrażem, popatrzcie, tutaj są nowe drzwi z nowymi witrażami, tak? A tutaj są stare drzwi. I te stare drzwi, wartość tego domu z takimi tradycyjnymi oknami, tutaj w oknach też widać, jest o wiele większa niż wartość domu z wymienionymi oknami. O, popatrzcie, tutaj jest taka właśnie duża kamienica, która jest podzielona, dwie złączone kamienice bliźniaki. Kiedyś w przeszłości właścicielem jednej części była jedna rodzina, a drugiej części druga rodzina, a dzisiaj wszystko jest podzielone na mieszkania. Tak więc tutaj jest wejście jedno, wejście drugie i popatrzcie, raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj tym wejściem można do 4 mieszkań wejść na górę, a z drugiej strony, od strony podwórka, jest jeszcze kolejne wejście. To akurat dobrze wiem, bo kiedyś chciałam tutaj kupić mieszkanie, ale kupiłam je gdzieś indziej. Ja kupiłam mieszkanie w tej kamienicy. To też jest podzielone na mieszkania. Na dole jest jedno mieszkanie, na górze jest drugie i bardzo się cieszę, że właśnie mam te oryginalne elementy. Tutaj piękny witraż i kiedyś właśnie swoje nazwisko, nazwisko rodziny było tutaj nad drzwiami. Proszę bardzo, ogródek z tyłu.
Więc fajna rzecz jest taka właśnie, że te domy mają takie wewnętrzne ogródki, a niektóre przerobione na parkingi, a niektóre mają ogródki. Ptaszki śpiewają, drzewa kwitną, pięknie. Tutaj jest taki ładny ogród, który teraz nie wygląda na ładny, bo no tak budzi się po zimie, ale normalnie jest bardzo ładny. No pięknie jest, ja lubię ten ogród. Ten jest bardzo fajny. Ten też jest fajny. Taki swojski. W tradycyjnych angielskich łazienkach są osobne kurki na ciepłą i na zimną wodę. I wiecie co? To wydaje się nie jest duży problem, ale jest. Umyjcie zęby, tu leci wrzątek, a tu lodowata woda. Trzeba nabierać do miseczki albo zatykać tutaj. No, nie jest to najłatwiejsze. A jeszcze trudniej jest wziąć prysznic. I wyobraźcie sobie, że jest teraz taki wynalazek, żeby wziąć prysznic, no bo przecież gdzie mam ten prysznic podłączyć? Do tej gorącej wody czy do tej zimnej? No wiadomo, chcę pomieszać. Tak więc wymyślono coś takiego. Widzicie, takie nakładki. O! I dzięki temu tu miesza... Tak? Czyli to, co my mamy normalnie pod zlewem, pod umywalką, rurki, które mieszają wodę, no to tutaj jest takie specjalne, widzicie? Na zewnątrz nałożone. Tak śmiesznie trochę, prawda? Powiem Wam, że jestem bardzo szczęśliwa. Cieszę się, że przyjechałam. Mam cudownych znajomych. Wspaniale jest przyjechać, wiedzieć, że ludzie na Ciebie czekają, że chcą się z Tobą spotkać, że cenią ten czas razem i po prostu ta wzajemna taka sympatia, którą mamy dla siebie nawzajem, jest bezcenna. A teraz jadę z powrotem do Londynu. I chciałam powiedzieć, bo może ktoś będzie właśnie jechał, będzie w Anglii i chciałby sobie po kraju pojeździć, że najlepiej korzystać, słuchajcie, z autobusów. Bo pociągi są strasznie drogie. I ja polecam taką firmę National Express. Najlepiej wejść online, National Express, napisać i znaleźć sobie połączenie. Bardzo fajne połączenia i naprawdę dobre ceny. Tak więc... Idę na autobus. Hello. You want my? Yes. L94. Yep, got you there. Okay, yep, thank you fine. So much. Ładujemy się. Powiem szczerze, że i ja, i ci wszyscy inni pasażerowie, że każdy jest taki trochę zdenerwowany, nie? Bo wiecie, jak już wiadomo, że się samoloty czasem psują, tak to tylko maszyny, nie? Ale po prostu jak już lecisz z tym samolotem, który był przedtem, wiecie, no to ty pani siada tutaj. Przepraszam. No, muszę kończyć, bo oczywiście tutaj... No, wszyscy się pakują, nie? Wiadomo. No nic. Tu pana. A tu... Trzymajcie kciuki. A to moja na środek. So they must be on the way. Can't be much longer. No, dawaj. Bella w białym wydaniu. Proszę bardzo. To jest mały Oskar. Fajny. Taki jak Bella, tylko bielutki. Has Bella got the long legs as well?
Yeah, she's got quite long legs. Yeah.